Witam z tej strony NetTrend. Zapraszam do czwartego już odcinka Let's Playu Ace Ventura. Tu mamy takiego gościa, musimy go przechytrzyć. Nie wiem, czy dać. Mamy parę możliwości. Ani kroku dalej, koleś. Aha. Więc możemy mu dać gotówkę. Możemy się przebrać za dostawcę pizzy i doręczyciela nagrody w sumie. No, każda opcja działa. Możemy dać mu forsy. Możemy się przebrać za dostawcę pizzy, za nagrody. A, możemy za dostawcę pizzy. A, nie. To nie zadziała. Aha, więc musimy za ruch iść. Za dostawcę pizzy. Jakaż ze mnie niestara. Pizza małego Kaliguli, proszę pana. To będzie razem $11, łącznie ze wszystkimi dodatkami ustalonymi przez prawo. Nie zamawiałem żadnej pizzy. O kurczę, dostarczenie tego zajęło mi ponad 18 sekund. No cóż, w takim razie na koszt firmy. Nie kosztuje to pana ani grosza. Za darmola. Życzę smacznego. Trzymaj się pan. Pa, pa. Dużo sera i podwójny środek wymiotny. No to porząsiu. Czym w sumie każdy ten sposób działa, zadziała, że nie ma tu jakichś śmierci ani tym podobnych. Albo na tej stronie internetowej jest więcej niż jest. Tylko jeden człowiek może mi pomóc. Woodstock, kręcę się po stronie webowej Exotica i muszę powiedzieć, że coś mi tu śmierdzi i to fest. Trzymaj się, stary. Łączę się teraz. Rzućmy na to okiem. Wygląda dość nieszkodliwie. Podłącz się do mojego ekranu. Podaj mi rączkę i przejdź ze mną na drugą stronę lustra, mała dziewczynko. Jak to zdobyłeś, kapitanie szpiku? Jestem boski w manualnych transmisjach, ale myślałem, że o tym wiesz. Teraz przeciągnij ikonę tam, gdzie trzeba. Przełączam z powrotem do siebie. Gocza! Wow, nieźle, Ace. Mam pomysł, gdzie to się skupia. Pracuj nad tymi ikonami, a ja spróbuję wejść pod tego frajera i zorientować się, co się dzieje. Uwielbiam, kiedy się rozkręcasz. No to generalnie chodzi o to, żeby przeciągać ikonki w odpowiednie miejsce. Nie mogę tego zrobić. Tak, wiem o tym. Że nie możesz.
się. Jest coraz cieplej. Zaczyna być gorąco. Bardzo gorąco. Nie mogę tego znieść. Roztapiam się, spalam. Zaraz się usmażę. Houston, kontrola klimatyczna środowiska się destabilizuje. Generalnie no, nie jest to jakaś straszna tam zagadka. Daj spokój. Nad metodą klikania we wszystko. Moje pajęcze zmysły aż mnie świerzbią. Ta strona została przędzona przez bardzo niedobrego pajęczaka. Dawaj, stary, dawaj. Idzie ci dużo lepiej ode mnie. No i co, hippie z microchipi? Czy tracisz kontakt? O, ten frajer przypala mi palce, Ace. Mają takie zabezpieczenia, że nie mogę dostać się do ich serwera. Jeszcze nigdy przedtem nie utknąłem na tak długo. Tak? A może po prostu schrzaniłeś robotę? Okładka albumu Ozzy Osbourne'a, stanowczo mojego nieulubionego wykonawcy metalu, odkąd skończył swój występ, odgryzając kurom głowy. Dobra robota, stary! Nie przestawaj, koleś! To jest ciaśniejsze niż twój portfel! Żebym teraz wiedział, co tam trzeba wpisać. Aha, tam było żak i... Okej. To to, co w pierwszym odcinku mieliśmy, że... Mieliśmy tam takie hasło, nie? Ale teraz, żebym to ja pamiętał. Nie potrzeba. Czy tu wpisujemy cokolwiek, więc nawet nie wiem, możemy wpisać sobie. A? A czemu nie chcesz? Czemu? Aha. Nie radzę tam wchodzić. Spike, sprawdź w książce telefonicznej pod hasłem Egzorcysta. Z powrotem podziemne nasienie i gorącą wodę święconą Lindo Blair. O kurcze, to jest coś. Sekretna strona zabezpieczona kodem. Prawdziwy z ciebie J23. Dzięki, Brunner, ale to miejsce nie zachęca mnie do zwiedzania. Zmielone rogi nosorożców. Proszek rogowy młodych po 250 dolców za kilo. Pazur małpy? Niezwykle egzotyczną drapaczką do pleców. To jest przecudowna internetowa strona śmierci. I do tego droga. Chcę wiedzieć, kto jest właścicielem tej strony internetowej, kto na niej dokonuje zakupów. Chcę wiedzieć, kim są ich matki, matki ich matek, matki ich ojców, ojcowie matek, synowie ojców, matek, pasierbowie, jeśli istnieją, i pasierbowie ich pasierbów. Sądzę, że to się powinno udać. Uwolnię ich zwierzęta, matki ich zwierząt i matki matek ich zwierząt. Zmuszę tych pokręconych, nieludzkich potworów bez serca, aby pełzali u moich stóp i nauczę ich, czym są zwierzęta, ponieważ schodzę. Wow, Aceman, zsiniałeś na twarzy. Był chyba rekord. Ciociu N? Ojej, miałem okropny sen. To nie sen, przyjacielu.
Ta strona zniszczenia jest prawdziwa, aktualna i bardzo uparta. Nie chciała mnie wpuścić do swojego serwera. Ja cię tam wpuszczę. Powstrzymam tych maniaków, zanim wyludnią całe królestwo zwierząt. Pójdę do nich, gdziekolwiek są, i znajdę sposób, abyś wszedł do ich bazy danych i zmuszę ich do wyrównania rachunku. Ich, ich matki, matki ich matek i... Ej, wszystko co tylko powiesz, stary, ale jak ty ich znajdziesz? Spoko, mistrzu. To nie ja ich znajdę. To oni znajdą mnie. Po prostu zrobię małe zakupy za pomocą ich sieci. Mądrze pomyślane, Ace. Kiedy tam dotrzesz, musisz znaleźć ich tajne pliki i mi je dostarczyć. Będziemy potrzebowali bezpośredniego dojścia do ich systemu. Jeśli mają połączenia satelitarne, przestaw je! Mam połączenie z satelitą wojskowym, oto współrzędne, jesteś gotowy? O, jasne, że tak. Dawaj. 247 stopni długości zachodniej, 120 stopni szerokości północnej. Musisz też przyłączyć ich sieć komunikacji do głównego serwera. O, rany. Czy to wszystko? Nie, weź dla mnie faszerowane pieczarki i dużą lemoniadę, skoro tam już będziesz. Woodstock out! Powodzenia, ej! No, trochę dialogi urywa, nie wiem czemu. Co tu mamy, gdzie tu mamy? Aha, bo musimy wpisać order. Chyba zamówię galon świeżego poczego oleju. Brak oleju foczego? No, prawda? Trans małego wielorybka? Jasne, że go nie ma w magazynie. Zabrałem go! Potrzebuję strój wieczorowy skrojony z futra czarnego goryla, z podszewką ze skóry hipcia doskonałą na te zimne noce, guzikami z głów nietoperzy, kołnierzykiem z mandryla i szwach obszytych trąbą słonia. Wszystko ma być szyte na miarę. Nie mogę tego zrobić. Oczywiście w moim zaciszu domowym będę ubrany zwyczajnie. Tak, musimy trochę poczekać. O, chyba już. Właśnie zainstalowałem to cacko Spike. Stary Siki powinien się nabrać. Tupek! Niech pan spojrzy, panie Sika Dance, żadnych zwierząt. Jak pan widzi, ma pan przemożny wpływ na moje życie. Może jednak coś z ciebie będzie, Ventura. Ale oto prawdziwe wyzwanie. Dawaj kasę! Nie, możemy mu, my możemy go wyrzucić, możemy zapłacić. A, zapłacimy mu. 187 dolców i 53 centy. A. Trochę tu zbyt przytulnie. O, od razu lepiej. Teraz chyba będzie.
się teraz zmienił płeć. Albo to mój szczęśliwy dzień. Nie powiedzieli mi, że jesteś taki przystojny. Mnie też nie powiedzieli. Gdybym wiedział, nie martwiłbym się tak o swoją fryzurę. Jestem Vanilla Sunday z Exotica International. Zarabiał pan u nas ostatnią pelerynę, panie. Chica Dance. Nazywam się Chica Dance. Zajmuję się stosunkami z klientem i zostałam wysłana, aby pana zmierzyć, panie Chica Dance. Pana całego. Sądzę, że powinna pani szczególnie dokładnie sprawdzić. Szwy mają tendencję do rozciągania się i puszczania, jak jest gorąco. Mam już wszystko, czego potrzebuję. Dostawa za 6 do 8 tygodni, może trochę dłużej. Chwileczkę! Nie zmierzyła pani mojej małpy! Po co? Nadaje się chyba tylko na parę kapci. Spike, zachowuj się! To właśnie miałem na myśli. Niech pani zmierzy moje i jego stopy na parę małych, małpich kapciuszków. Proponuję narkozę. Niestety nie mam u siebie odpowiednich środków. Więc będziemy musieli zrobić to u was. Egzotyka zadawala swoich klientów, panie Chicago. Czy pojedzie pan do naszej kwatery głównej w Bawarii? Naprawdę? Jakie to egzotyczne. Niech mi pani da chwilę na spakowanie i w drogę. Masz tu fajne rzeczy. To się chyba nazywa bawarski gotyk. Ja nie mówiłem o zamku. Krawiec przybędzie za chwilkę. A kiedy ja cię znów zobaczę? Nigdy. Albo za chwilę, albo zawsze. Plan mówi, że... nigdy. Święta Matko Bolka i Lolka, nie mogę patrzeć, jestem słaby, jestem miękki, nie mogę żyć w takim strasznym, mrocznym świecie. Sobie obejrzeć rzeczy. No nie, tego już naprawdę za wiele. Amerykański żółw słodkowodny ze szczękami zdolnymi zmiażdżyć ludzką rękę. Przerobiony na stolik do kawy z wbudowanym dziadkiem do orzechu. Rany! Żeby zobaczyć orła filipińskiego zredukowanego do takiej postaci, przebyć drogę z tropikalnych lasów Filipin do czyjegoś pokoju i to jako otwieracz do butelek? Jakie to obrzydliwe! Kosiarka z diugonia? Co prawda żywią się trawą morską, ale tego już stanowczo za wiele. Papierowa waga zrobiona z motyla królowej Aleksandry? To największy na świecie motyl, którego rozpiętość skrzydeł dochodzi do 27 cm. Tron zrobiony ze skóry zagrożonej wyginięciem krowy morskiej? Wodoodporna powierzchnia przydaje się podczas tych dzikich imprez, kiedy goście zapominają podnieść siedzenia. Naprawdę? Tak, że te zwierzęta mają wspaniały wzrok. Ale to nie znaczy, że to się nadaje na szałową lornetkę nocną. To musimy sobie drzwi, raczej okno otworzyć. Witamy w Exotica International, panie Chicadens. A może powinienem powiedzieć Ventura? Miał pan przyjemną podróż, pan na Sunday zadbał o wszystkie pana potrzeby. Wszystkie moje potrzeby? Mam dość bogatą wyobraźnię, panie Larduku.
Mateusz Larz. Do usług, panie Wendu. A więc słyszał pan o... Mateusz Larz. Międzynarodowy przemytnik wszystkich zagrożonych wyginięciem zwierząt. Zabiłeś masę osób, nigdy nie złapano. Rzadko widywany. Ale jak już jesteś, to stanowczo nikt cię nie przeoczy. Jesteś pewny, że jesteś tylko jednym facetem? Chyba będą cię musieli pochować w futerale na pianino. Ogromnym futerale. Jest pan mądry, ale nie aż tak mądry, panie Wendu. Przewidywałem pańską wizję. Widzi pan, nie znał pan hasła, kiedy wchodził pan do sieci Exonka. A jakie to było hasło? Celulitis? Odsysanie tłuszczu? Hindenburg? Uwielbiam ser? Nie, to za dużo słów. Po drugie, pana działania wydały nam się podejrzane. Bez wątpienia nawiązujesz do faktu, że przeszkodziłem wam we wszystkich alaskich i podwodnych operacjach. Drugorzędne problemy zapewnił pan. Wielkie plany. Spodziewam się po takim wielkim facecie. Panie Wendusza, mógłbym pana zgnieść jak robaka. Taki obeznany ze wszystkimi subtelnymi niuansami świata zwierzęcego. Może naprawdę chcieć co tutaj skończy. Proszę za mną. Mój zamek kryje wiele niespodzianek. Niegrzeczny, niegrzeczny. Majstrowanie przy moim sprzęcie jest zabronione, panie Ventura. Panie Ventura, proszę być grzecznym małym detektywem i mnie nie irytować. Mogę się zdenerwować, a tego by pan bardzo nie chciał. Co zrobisz? Usiądziesz na mnie? Jakiś glitch? Jeśli pomysł zawiedzie, to na pewno moja odpowiedź będzie szybka i bardzo bolesna. Usiądziesz na kolcu jeżozwierza? Mam na myśli bardzo bolesna dla ciebie. Tak, akurat. Daj spokój. Nie dotykam tego. To się nie ruszy. Nie dotykam tego. Kto wie, gdzie to było? Nie. To się nie ruszy. To się nie ruszy. Zrobię tu na chwilę cięcie, bo nie wiem, albo ja nie wiem gdzie iść, albo coś z grą. No okej, w odpowiednie miejsce. Nie! Daj spokój, daj spokój. Jak ja
Jak ja uwielbiam. Nie. Nie mogę tego zrobić. Co ty powiesz? No, w końcu. Moje laboratorium. Tu zwierzęta są przetwarzane, a ich części przygotowywane do załadowania. Ich cenne olej. Przerabiane płyny i smarowiny. Chociaż musi pan przyznać, że zdarzają się pewne niespodzianki. Tak, tak. Poczy olej i małe wielorybionka będą bardzo drogie w tym roku. Jeśli w ogóle będzie je można znaleźć. Ha, drugorzędne problemiki, zapewniam pan. Drugorzędne? Odora wyglądała na nieźle wkurzoną z powodu bałaganu, który zrobiłem w jej fabryce, a stary Jacques Bimang pewnie jeszcze wspomina ducha Nemo. Na swoim śmiesznym stateczku. Jestem dobry w te klocki. Bardzo, bardzo dobry. Aha, więc musimy iść za nim. Okej. Proszę pozostać zwycięzcą. Młode niedźwiedzie. Warte swojej wagi w złoto. Sprzedaje jej szwedziony za 5000 dolarów. Każda łapa jest warta 1000 dolarów. 3000 za naszyjnik z pazurów. Panie Ventura. Przepraszam. Właśnie zacząłem się zastanawiać, ile warte są twoje pośladki zapchnięte na kij. Proszę kontynuować. W niektórych częściach świata tygrysie kości warte są 50 000 dolarów. Ludzie wierzą, że jedzenie niektórych tygrysich kości daje im siłę. Ludzie wierzą, że jedzenie słoniny uchroni ich przed tyciem. Panie Ben, proszę pozostać zwycięzcą. Mistrz kamuflażu, czy po prostu lubi nosić damskie ciuszki? Osądź sam. Jak się panu podoba moja prywatna kolekcja? Sam Wagner nigdy nie był otoczony takimi zwierzętami jak te niedźwiedzie, kozy, wołki szmowe i gepardy. Zauważył pan, że akustyka w tej pieczarze jest najlepsza na świecie. Wystarczająco, aby uszy zwięły. Jest pan denerwującym małym człowiekiem. Nawet jeśli pana wiedza i zdolności pozwalają panu zrozumieć głębię tego, co tutaj stworzył. Czy widzi pan operę, panie Ventura? Uwielbiam to. Planie prowadzą akordeony, polka do świtu. Ups, to nie to. Opera, opera. Ach, tak. Pomijając krytyjskie bycia, beznadziejne kostiumy, całą emfazę i siedzenie przez 5 godzin na niewygodnych, obleśnych miejscach, pomijając to wszystko, ubóstwiam operę. No cóż, ja jestem maniakiem, jeśli chodzi o moją operę. Mieszanka wspaniałej muzyki,
zapachu zwierzęcej sierści ciała na mnie niezwykle odpręczający. Ta sala koncertowa wraz z najrzadszymi okazami zwierząt jest niesamowita. Proszę, nie krępować się przy poznawaniu mojej menażery. Rzadko widywany Hellbender, w przeciwieństwie do swojej nazwy, nie jest pijaczyną szukającym dymu w spelunach, tylko dużą zielonoszyją salamandrą wodną występującą w dolinie Ohio. Muniak, pochodzący z południowej Azji i wschodnich Indii, lepiej znany jako szczekający jeleń. Jako taki jest wspaniałym psem obronnym. Margwaj, mały amerykański kot przypominający ocelota, występujący na terenach od Teksasu do Argentyny. Lubi chińską kuchnię. Nie lubi spoconych grubasów z głupim wąsikiem. Królewska kobra dochodzi do 18 stóp długości i wręcz uwielbia słodkie dźwięki fletu. Nie. Nie. Tak, akurat. Nie! Wyłóżmy karty na stół, panie Wendel. Jest pan psim detektywem, mającym trudności z zapłaceniem czynszu. Czy nie jest pan zmęczony marnowaniem swojego niesamowitego umysłu i talentu dla zwierząt? Nie musiałby się pan już nigdy więcej martwić pieniędzy. Mógłby pan spędzić swoje dni na poszukiwaniu najrzadszych stworzeń na ziemi. Jest to dość szczodra propozycja, lardupku. I po długim namyśle moja odpowiedź brzmi: stań na rzęsach i zatańcz krakowiaczka. Najwidoczniej pan Ventura nie jest człowiekiem rozsądnym. Zabierzcie go do pokoju gościnnego. Nasza opera zacznie się o 8:00. I szczerze doradzałbym, aby do tego czasu zmienił pan stan. Panie Ventura! Ach tak? A ja szczerze bym ci doradzał, abyś nie zostawiał tylu ostrych przedmiotów na wierzchu, kiedy masz w domu gości! Spike, posiekaj! Spike! Hej, Spike! Wracaj tu, ty mały, pokręcony małpiszonie! Pamiętasz o klauzuli dotyczącej ucieczki w kontrakcie? Obniżę ci pensję! Jesteś małpą czy myszą? Zwykły tchórz! Okej. Dalej będziemy działać w następnym odcinku. A na razie się z wami pożegnam i zapraszam do następnego.